719 to rzeczywiście były rozmowy, w których ja uczestniczyłem na terenie Puszczy Mariańskiej. Była propozycja ścieżki rowerowej, która byłaby ścieżką turystyczną. Wobec powyższego było takie zapytanie, no przy drodze o dużym natężeniu pakować taką ścieżkę, no to jest trochę irracjonalne. Wobec powyższego miały być rozmowy z lasami, z leśnikami, gdzie można by było przeprowadzić taki układ turystyczny dla Gdynia. Bo tam jest wyjątkowo urokliwy obszar, pan się pewnie też orientuje, bo już poza Grodziskiem Mazowieckim nie jest już ta droga 719 tak obciążona jak do Grodziska, bo to 40 tysięcy pojazdów na dobę. Tam już jest znacznie mniej, ale też oczywiście duże natężenie ruchu. Jeżeli my w tej chwili, pan marszałek powołał zresztą taki zespół do ciągu pieszo-rowerowych, do ścieżek rowerowych, bo będziemy się skupiać na realizacji takich przedsięwzięć i samych ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych. I oczywiście mamy w planie taki układ. Powstał właśnie zespół z udziałem MDPR-u. Ja też tam uczestniczę w tym spotkaniu. Będziemy tworzyć trasy szkieletowe na terenie województwa małopolskiego, gdzie takie ciągi mogą powstać. Będziemy również ściągać ośrodki zewnętrzne, bo one również są dedykowane dla takich rozwiązań. Oczywiście wszystkie samorządy, nie ukrywam, bardzo liczą na to, że to będzie województwo głównie wiodącym, bo przy drogach wojewódzkich wobec powyższego my byśmy mieli możliwości formalno-prawne realizacji takich przedsięwzięć. One nie zawsze są szczęśliwe rozwiązania dla tras rowerowych, które powinny mieć trochę inny cel, bo w układzie komunikacyjnym jest zupełnie co innego, a jako trasa rowerowa turystyczna jest zupełnie co innego. Powinna przebiegać przez wały nadwiślane i tak dalej, i tak dalej, no bo takie możliwości są. Małopolska to rozpoczęła, są w sieci transeuropejskiej. Sądzę, że w województwie mazowieckim ten zespół pracuje jakiś szkielet i będziemy ewentualnie na tym rozbawić. W tej chwili duże jest zaangażowanie Starostwa Zachodnio-Warszawskiego, przebieg ścieżek rowerowych wokół Parku Kampinoskiego. Tak? Jest to takie blisko Warszawy, serce zielone, gdzie pan dyrektor parku gotowy jest spuścić częściowo w obszarze parku przebiegi takich ścieżek. One nie muszą być asfaltowe, mogą być tam trasy rowerowe. One nie muszą być asfaltowe, mogą być tańszej technologii, kruszyw czy tych elementów takich ekologicznych. Zobaczymy, jak się to dalej potoczy. Pierwsze spotkanie takie było miesiąc temu u nas. Także myślimy o ścieżkach, mało tego, przy każdej rozbudowie drogi wojewódzkiej, tak? Rozbudowie, no, żebyśmy tutaj mieli tą świadomość, zawsze staramy się projektować przy okazji ciągi pieszo-rowerowe, bo z uwagi na szczupłość miejsca, więc ciągi pieszo-rowerowe, jeżeli się da, to i ścieżki rowerowe niezależne w postaci, zresztą w Sokaczewie powstaje fragment na 705, asfaltowych takich fragmentów. Ludzie, rowerzyści, bractwa rowerowe oczekują, żeby to były ścieżki rowerowe, asfaltowe. Tak. Dziękuję.